Smoszy kawusi, na tarasie jacuzzi, w Karloku ludzie jest już... Kawuchę dostałem. O proszę, świeża dostawa. Kto, no, kto robi golfy, to pije dobrą kawę. Tak jest, czyli taka trochę ciekawostka. A kawę też tam przywiózł widz. O, jaka? No, ta twoja ulubiona? To Kimbo, ale kupiono w Anglii i przywiózł nam paczkę taką wielką. Pozdrawiamy widza w takim razie. Fajnie, fajnie, to takie... W takim razie przerwa na kawę, tak? Smoszy kawusi, na tarasie jacuzzi, w Karloku ludzie jest już... I ten... To już była ta dobra nasza kawa, co? Tak. Kurwa, z tymi kawami to też jest dobry temat, bo z kawą to jako z tych prywatnych palarni, takich małych, rodzinnych biznesów, jest tak jak z regenerowanym turbo. Taki był wniosek, albo że generalnie... Albo z wtryskami po naprawie. Czyli nie najlepiej. No jest dobrze, ale... Coś jest nie tak. Ale już tak z dołu nie wstaje. I to z kawką też jest tak, że czuję, że z dołu nie wstaje. Nie, nie, nie ma tego ciosu z dołu. Rozumiem. Brakuje newtonometrów. No dobra. Smoszy kawusi, na tarasie jacuzzi, w Karloku ludziem jest już... Czy ty słodzisz kawę? Nie. Nie. Nie, 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 nie. Ja mam słodkie życie, więc nie dosładzam już. Ale... Smoszy kawusi, na tarasie jacuzzi, w Karloku ludziem jest już... Kolejne kulinarne, gastronomiczne. Jakiej używasz kawy? Marka? Typ? Słuchaj, my generalnie po latach testów to najbardziej jednak lubimy to Kimbo. Kimbo? Kimbo jest najlepsze. To włoskie z Neapolu. I które tam niby nie jest za bardzo włoskie, ale powiem ci, że smakowo to ono wygrywa. A jeszcze jest taka ciekawostka, może się ktoś ze mną zgodzi czy nie. Teraz jest, każdy zna jakąś osobę, która ma swoją palarnię kawy. Albo ma kogoś, kto ma palarnię kawy. Kurde, ja to wszystko smakuje jak zmielone wióry, takie jak płyta wiórowa zmielona. Ja nie lubię kawy. Ja wiem, ale jak już to, wiesz, i ktoś ci mówi, słuchaj, mam taką wyśmienitą mieszankę i tak dalej, tu znajomy ma, wypalił, kurde. No mówię, dawaj ją, nie? No to na młynek do ekspresu. Z piwem, to się zgodzę, że każdy robił swoje piwo. Już. Tak, i każde chujowe, nie? Tak piłeś to piwo i tak, ale... Też nie lubię piwa. Czuję, łykniesz tego piwa i tak mówisz, ten koń miał kamienie nerkowe. Wiesz, no i z tymi kawami jest tak samo, no nie wiem, no dostajemy, sporo ludzi przynosi nam kawę, kupujemy to Kimbo, to jest najlepsze z Auchan w ogóle, czy tam z jakiejś promocji, ono smakuje wyśmienicie, takie wiesz, czarne samo zło. Czy ona jest ogólnodostępna w Polsce? Jest, nie ma problemu, wszędzie jest, teraz jest wszystko wszędzie, ale powiem ci, że te palone takie, wiesz, kawy przez kawoszy, co tam generalnie mają swoje wypalarki bębnowe, no nie siada mi to, zupełnie, no nie ma mocy, nie ma smaku, nie ma ciosu, no. Smoszy kawusi, na tarasie jacuzzi, w Karloku ludziem jest już... Kamery zapięte, kiwi kawę pije, pyta mnie, czy też wypije. Och, to chyba kawa nawet dla mnie. To pijesz w końcu, czy nie? Mogę się napić. No, spróbuj. Dobra. Słuchaj, ten na wyścigach, ale zwróć uwagę, patrz. Cudowna. Trochę przestała, wiesz, to trzeba jednak szybko pić, ale... O Jezu, kofein. Nauczysz się. Kiedyś tak, wiesz, to kiedyś pracowałem tam, no przy takich maszynach, w każdym razie chodziłem do takich chłopaków, do kotłowni, no tam ręce umyć, tak wiesz, chociaż pogadać coś, bo tam nadzór maszyn, nad maszynami miałem. On mi mówi, wiesz Krzysztof, mówi z alkoholizmem, nie? To mówi, wiesz, bo to na początku jak zaczynasz, to mówi, wódka to w ogóle ci nie będzie smakować. Mówi, złe to tak, na drugi dzień głowa cię boli, nie chcesz tego, mówi, a później tak powoli zaczniesz coraz więcej tego pić, mówi, zacznie ci się to podobać, przestaniesz szukać towarzystwo i mówi, wciągniesz się, nawet nie będziesz wiedział kiedy. I z kawą jest tak samo, rozumiem? Nie, a ja nie wiem. Smoszy kawusi, na tarasie jacuzzi, w Karloku ludziem jest...